Oskarżenie PiS-u w sprawie wyprzedawania polskiej ziemi. Komisja Europejska uderza w Polskę. A na koniec Niemcy zgodziły się, żeby Polska oddała myśliwce. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie. No i co, bez przynudzania, lecimy! W naszej ustawie złożonej w lipcu ubiegłego roku apelujemy. To jest miara nieudolności i zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski. To bezpieczeństwo jest po prostu dzisiaj zagrożone. Za rządów PiS-u wzrosła sprzedaż ziemi rolnej i leśnej obcokrajowcom. Oczekujemy od MSWiA dokładnych, szczegółowych raportów, komu i ile sprzedano tej ziemi. Oświadczyli w czwartek posłowie klubu Koalicji Obywatelskiej, PSL, UED i konserwatystów Jarosław Rzepa, Stefan Krajewski oraz Krzysztof Paszyk. Rządowi PiS-u bardzo dobrze idzie sprzedaż polskiej ziemi w ręce obcokrajowców, oświadczył Krzysztof Paszyk na konferencji prasowej w Sejmie. Jarosław Rzepa, powołując się na sprawozdanie opublikowane przez MSWiA, poinformował, że od początku rządów PiS w 2015 roku sprzedaż gruntów leśnych i rolnych obcokrajowcom wzrosła z roku na rok. Z najnowszego sprawozdania wynika, że za 2022 rok jest to 5119 hektarów, wskazał polityk. Przypomniał, że kiedy rząd PO-PSL kończył w 2015 roku swoje funkcjonowanie, w Polsce sprzedawano obcokrajowcom 412 hektarów ziemi rolnej i leśnej. To bardzo nas bulwersuje, dodał polityk PSL. Wyprzedawana jest polska ziemia w obce ręce i oczekujemy, że minister spraw wewnętrznych i administracji przeprowadzi szczegółowe kontrole i przedstawi, kto ile tej ziemi dokładnie kupił, powiedział poseł Krajewski. Zwrócił uwagę, że z danych wynika, że najwięcej ziemi kupowały firmy zarejestrowane w Luksemburgu na Cyprze. Nie wiemy, czy to są obywatele tamtego pochodzenia, czy może przybyli ze wschodu i kupili tu ziemię, mówił polityk. Jak dodał, to trzeba wyjaśnić, bo PiS pojedzie znowu na wieś, będzie liczył na głosy rolników, a tymczasem jest fałszywym obrońcą polskiej wsi. Zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Leszek Galemba, pytany przez PAP o komentarz do zarzutów klubu PSL, stwierdził, że są to tezy kłamliwe i przewrócone. Ani rolnej ziemi, ani ziemi z państwowych gospodarstw rolnych nie sprzedajemy żadnym obcokrajowcom, mówił Galemba. Jak wskazał, jeżeli sprzedajemy ziemię obcokrajowcom, to pod duże inwestycje, które tworzą nowe miejsca pracy i takich inwestorów skutecznie przyciąga do Polski premier Mateusz Morawiecki. Na zarzuty PSL odpowiedział wiceminister Maciej Wąsik. I jeszcze dla Kosiniak-Kamysz, rząd PiS w 2022 roku wydał cudzoziemcom zgodę na zakup 30 hektarów gruntów rolnych. W 2014 roku rząd PO-PSL wydał cudzoziemcom zgodę na zakup 1030 hektarów gruntów rolnych, który rząd wyprzedawał polską ziemię, napisał na Twitterze. To PSL negocjował traktat akcesyjny, który w 2016 roku uwolnił handel ziemią rolną dla obywateli Unii Europejskiej. Dopiero rząd PiS wprowadził przepisy dające prawo pierwokupu rolnikom polskim. MSWiA dało zgodę na zakup ledwie 30 hektarów ziemi przez cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Z Atlantycki. I chcę zadeklarować, że my w przeciwieństwie do Was nie zerwiemy kontraktów. Partie powstają, przemijają, ludzie się rodzą, ludzie umierają. Natomiast ziemia, na której żyjemy, do której rościmy swoje prawa, coraz prężniej zostaje wyprzedawana obcemu kapitałowi. Przynajmniej tak by wynikało z tego, co napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Afera goni aferę. W zasadzie tyle się z tego wydarzyło w naszym kraju przez ostatnie lata, że już poniekąd przymykamy oko na kolejne afery, jeśli nie są tylko dotkliwe, nie są na tyle dotkliwe, żeby ingerować w nasze życie bezpośrednio tu i teraz. Kluczowym punktem wypowiedzi jest obrona PiS przez wiceministra Macieja Wąsika, który powiedział, że rząd PiS w 2022 roku wydał cudzoziemcom zgodę na zakup 30 hektarów gruntów rolnych, w 2014 za rządów PO-PSL wydał cudzoziemcom zgodę na zakup 1030 hektarów gruntów rolnych, który rząd wyprzedawał polską ziemię. Ciekawe, co? Ciekawe, tutaj mamy kontrast tych wyliczeń. No i faktycznie, z tej wypowiedzi widzimy te niesamowitą dysproporcję, która na pierwszy rzut oka stawia PiS w definitywnie lepszym położeniu, bo jak ma się 1030 do ledwie 30? Jeśli by tak faktycznie było, to skąd wzięły się dane z najnowszego sprawozdania, w których wynika coś
przeczącego ogólnej logice tych wypowiedzi. Z najnowszego sprawozdania wynika, że za 2022 rok jest to 5119 hektarów. Sprawozdanie mówi wprost, że w 2022 roku zostało wyprzedane ponad 5000 hektarów polskiej ziemi obcemu kapitałowi. I jak to się ma do 30 hektarów, które rzekomo ustanowiono za rządów Zjednoczonej Prawicy? A no tutaj z pomocą przychodzi nam po raz kolejny pan Wąsik, który w precyzyjnym twicie dokonał tak zwanego samozaorania. Posłuchajcie dokładnie, bo faktycznie jest tam mowa o 30 hektarach, ale pan jest fałszywy. To PSL negocjował traktat akcesyjny, w którym w 2016 roku uwolnił handel ziemią rolną dla obywateli Unii Europejskiej. Dopiero rząd PiS wprowadził przepisy dające prawo pierwokupu polskim rolnikom. MSWiA dało zgodę na zakup ledwie 30 hektarów ziemi przez cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Hashtag stop fake. Ciekawe, co? Sami już zauważyliście, o co chodzi? Podkreślmy to jeszcze raz. MSWiA faktycznie wydało zgodę na zakup jedynie 30 hektarów polskiej ziemi, jednak dotyczy to wyłącznie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. I teraz już wiemy, skąd się wzięło te 5000 hektarów w 2022. To sprytny zabieg marketingowy, zupełnie jak kiedyś abonament telefoniczny z jednej sieci, który zawierał darmowe rozmowy zagraniczne i faktycznie były to rozmowy zawarte w abonamencie, tylko jeśli dokładnie się wczytać w umowę, to okazywało się, że dotychczas to tylko do jednego kraju gdzieś w Afryce Południowej mogliśmy zadzwonić, gdzie nie było ani jednego Polaka. Podobnie jest i w tym właśnie przypadku, jak widać. Skoro już wiemy, na czym stoimy, to panie Wąsik, powie nam może, jak to faktycznie jest, że 1030 w 2014, a doszliśmy do 5100 w 2022. Może razem z inflacją i tym całym bogactwem generowanym przez Polskę generujemy też nasz obszar ziemski w jakiś sposób. Według pana zakup polskiej ziemi, dajmy na to, przez niemiecki kapitał nie wlicza się już w sprzedaż cudzoziemczą? Umówmy się, Polska od ponad 30 lat jest wyprzedawana przez wszystkie partie, jakie w danych ramach czasowych piastowały władzę w naszym kraju. Bez względu na opcję polityczną, czy to PiS, czy to PO, nie stanowi tutaj wyjątku, a zdaje się nawet, że z roku na rok bezczelność rządu rośnie w niesamowitym tempie. No i cóż, ważne, że 500+ będzie, a nie to już chyba 700, które i tak już nie będzie warte tyle co 500 wtedy, albo i babciowe 1500, co tam chcecie macie. Ale będziecie mieszkać w Niemczech. To chyba lepiej, oni są bogatsi. Stanowisko ministra sprawiedliwości w sprawie płacenia tych pieniędzy wynikających z postanowień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pan minister Zbigniew Ziobro, bardzo proszę. Komisja Europejska odrzuciła wniosek polskich władz, które chciały zaprzestania naliczania wobec Polski 1 000 000 euro kary dziennie za niewykonanie środka tymczasowego TSUE, informuje RMF FM. W lipcu 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe zawieszenie stosowania przepisów pozwalających Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego między innymi na uchylanie immunitetów sędziowskich. W związku z niewykonaniem tego nakazu na Polskę nałożono karę w wysokości 1 000 000 euro dziennie. Kara naliczana jest od 3 listopada 2021 roku. W związku z tym, że Polska nie płaci kar, potrącone są one z funduszy unijnych należnych Polsce. 3 listopada 2022 roku polski rząd w liście wysłanym do Brukseli zwrócił się z prośbą o zaprzestanie naliczania kar. W związku z tym Komisja Europejska do czasu przeanalizowania prośby i przedstawionych przez Polskę argumentów zawiesiła wezwanie do zapłaty kierowane do Polski. Teraz, po odrzuceniu prośby, Komisja Europejska może potrącić Polsce ze środków europejskich kwotę w wysokości około 150 milionów euro, podaje RMF FM. Po analizie argumentów przedstawionych przez Polskę, Komisja Europejska uznała, że Polska nadal nie wykonała w pełni orzeczenia TSUE. Mówi w rozmowie z RMF FM rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wiegand. Oznacza to, że Komisja Europejska wznowi wysyłanie Polsce wezwań do zapłaty kary. Władze Polski miały już zostać poinformowane o odrzuceniu prośby o zaprzestanie naliczania kary przez komisarza do spraw sprawiedliwości pana Reindersa. Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że Komisja Europejska zwlekała z odpowiedzią na prośbę Polski, czekając na wejście w życie przepisów nowelizujących m.in. ustawę o Sądzie Najwyższym, których przyjęcie miało umożliwić m.in. wypłatę Polsce środków z KPO. Jednak po tym, jak Andrzej Duda wysłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, w którym panuje impas w związku z konfliktem między częścią sędziów a prezes Trybunału Julią Przyłębską, Komisja Europejska postanowiła dłużej nie czekać i odrzucić polską prośbę.
prawnego z 14 lipca w sprawie niezgodności z konstytucją tego typu działań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i widzicie, o tym właśnie dokładnie mówiłem, czyli o naszym polskim dobrobycie, o tym, że i tak nie musimy mieć tych pieniędzy z KPO. Doskonale to powiedział Mateusz Morawiecki, że my bez KPO sobie poradzimy. Na początku retoryka była zupełnie inna, że on się dogaduje z Unią Europejską i dzięki temu będziemy mieli 770 miliardów złotych. Takie były banery, takie banery wisiały wszędzie w Polsce. W Warszawie to ich było od groma, doskonale jeszcze pamiętam. Teraz się okazuje, że do tej pory nie zobaczyliśmy ani złotówki, a co więcej, już prawie miliard złotych został zapłacony, albo przynajmniej ma zostać zapłacony, bo już domagają się tej kary umownej dla Unii Europejskiej dodatkowo. Nie jest to składka członkowska, która będzie później wchodziła w skład naszej kolejnej jakiejś transzy, czy kiedy już się dogadamy z Unią Europejską. Nie, nie, nie. To jest po prostu kara umowna, którą płacimy i tego już nie jesteśmy w stanie odzyskać. A o KPO nie ma słuchu do tej pory. Naprawdę kiepska sytuacja nam się tutaj kreuje. Naprawdę bardzo słabo to wszystko wygląda. Miejmy nadzieję, że wreszcie rząd się opamięta i przyjdzie czas na jakieś racjonalne myślenie. Niestety nie mamy chyba nawet za bardzo co na to liczyć, bo niestety jest przed wyborami i teraz jedni i drudzy licytują się na to, co dadzą, a nikt nie mówi, skąd na to weźmie. Następny temat. Poland has asked Germany for formal approval to deliver MiG-29 fighter jets to Ukraine. Poland received the planes from the former East Germany and still has around... Niemiecki rząd zgodził się, żeby Polska przekazała Ukrainie po niemieckie myśliwce MiG-29. Poinformował o tym dziennik, który powołuje się na kręgi rządowe. Wcześniej niemieckie MON potwierdziło, że Warszawa skierowała wniosek o zgodę na eksport maszyn. Polska zapowiedziała dostarczenie Ukrainie odrzutowców MiG-29 w marcu. MON w Berlinie otrzymało wniosek, w którym Warszawa prosi o wydanie zgody na eksport maszyn. Poinformował rzecznik ministerstwa. Niemiecka gazeta nieoficjalnie ustaliła, że rząd federalny chce na to zezwolić. Dziennik napisał, że niemiecki rząd nie widzi problemu w wysyłaniu ukraińskiej armii 5 enerdowskich migów, gdyż nie stanowią dla niej nowej jakości, a jedynie uzupełnienie luk. Wcześniej rzecznik niemieckiego Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował, że Polska zwróciła się do Berlina o wydanie zgody na eksport niemieckich myśliwców MiG-29 do Ukrainy, informuje Reuters. Agencja przypomina, że w 2004 roku Niemcy przekazały Polsce 22 maszyny, które wcześniej należały do armii NRD. Defense 24 podkreśla, że przekazywanie myśliwców do innego kraju, w tym wypadku Ukrainy, wymaga zgody pierwotnego użytkownika. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera potwierdził w marcu, że Polska posiada jeszcze kilkanaście migów. W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda poinformował, że Warszawa przekazała Ukrainie już 8 takich odrzutowców. Dodał, że kilka kolejnych jest przygotowywanych do przekazania. W środę szef rządu zapowiedział, że Polska kupi amerykańskie pociski rakietowe. Mateusz Morawiecki złożył wizytę w amerykańskich zakładach produkujących myśliwce F-35, które trafią do naszego kraju. Premier zapewnił na konferencji prasowej, że dołączymy do elity państw, które będą mogły używać ich celem odstraszania. Rozmawiałem z kierownictwem zakładów o rodzajach broni na wyposażeniu armii USA. Chcemy być pierwszymi lub jedynymi z pierwszych, którzy wejdą w posiadanie tych pocisków rakietowych, które mogą być wystrzeliwane z samolotów bojowych, mówił szef rządu. Premier podkreślił, że celem jego wizyty jest przyspieszenie dostaw amerykańskiego sprzętu do Polski. Nasi piloci są elitą NATO i są już szkoleni, jeżeli chodzi o F-35. Moje długie rozmowy tutaj były bardzo owocne i myślę, że cała współpraca zostanie poszerzona. Być może uda nam się pozyskać pociski o rozszerzonym zasięgu. Nasze bezpieczeństwo może być ugruntowane poprzez współpracę z takimi dostawcami jak ta firma, ocenił Mateusz Morawiecki. Amerykańskie inwestycje w polski system zbrojeniowy to główny temat drugiego dnia wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Kwestie współpracy wojskowej Mateusz Morawiecki poruszył w czasie rozmów z wiceprezydentką Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. And what the politicians involved have been saying is that Ukraine has these planes already, is already flying them, so it's not a problem for them to be integrated. To jest w ogóle ciekawe, co? My musieliśmy czekać, żeby oddać migi dla Ukrainy. Generalnie, gdybyśmy
Weźcie sobie za przykład poprzedni news. 150 milionów euro mamy zapłacić kary, nie? Wystarczyłoby, że pewnie na tydzień, czy góra miesiąc, przestalibyśmy wspierać bezwarunkowo i bezinteresownie za darmo z naszych pieniędzy Ukrainę i zażądali zapłaty za sprzęt, który tam dajemy, choćby taki, wiecie, żeby nie zarobić, żeby chociaż coś nam się zwróciło, no to pewnie w tydzień, czy góra miesiąc, zwróciłaby nam się cała ta kara umowna z Unii Europejskiej, ale pewnie tak nie będzie. To inni sprzedają Ukrainie sprzęty, my dajemy wszystko za darmo, kupujemy dla nich, płacimy złotówkami, dajemy im, żeby oni mieli możliwość zamiany tego na hrywny chociażby. No niestety, tak tutaj trochę to wszystko wygląda. No i teraz musieliśmy czekać na zgodę od Niemiec, żebyśmy my mogli dać migi. Ciekawa sytuacja, nie? Czyli to nie jest nasza wspólna decyzja. To jest pozwolenie na to, żeby Polska oddała. I teraz myślicie, że jakie nagłówki są w rosyjskich mediach? Że Polska dozbraja ukraińską armię w myśliwce, które będą niszczyły niszczyły rosyjskich żołnierzy. Że tak to nazwijmy łagodnie, niszczyły. Takie informacje będą dostawali Rosjanie. I kogo będą nienawidzić? Z kim będą dążyć do konfliktu? Z Niemcami czy z Polską? Z NATO czy z Polską?